Raport Pileckiego to film, który miał premierę dwa dni temu, 1 września. Film długo właściwie oczekiwany, bo kilka lat trwała jego produkcja. W międzyczasie zmiana reżysera z pana Leszka Wosiewicza na Krzysztofa Łukasiewicza i pojawia się pytanie, czy wreszcie mamy film o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, ochotniku do Auschwitz, polskim wielkim bohaterze, taki, na jaki on zasługuje, na jaki wielu ludzi czekało. Zachęcam Was, żeby obejrzeć ten program. Ja nazywam się Anna Mandrela. Zachęcam Was do tego, żeby jeśli tutaj po raz pierwszy trafiliście właśnie ze względu na ten film, to żeby po pierwsze subskrybować kanał, gdyż kilka będzie różnych wątków, które trzeba tutaj wyjaśnić i odkłamać, jeśli chodzi o film, więc to będzie pierwszy z kilku programów poświęconych Witoldowi Pileckiemu. A jeśli mnie nie znacie, to jestem autorką dwóch książek o Witoldzie Pileckim, Duchowość i charakter Witolda Pileckiego oraz Kto zdradził Witolda Pileckiego. I te książki, jeśli oglądacie to na YouTubie, to zaraz pod programem wyświetla Wam się link i zdjęcie do sklepu AMDG. Kupując z tego sklepu, wspieracie moją działalność, wspieracie mój kanał i te książki dostaniecie prosto ode mnie, również z możliwością imiennej dedykacji. Więc zachęcam do sięgnięcia, żeby skonfrontować film z dokumentami, gdyż książki zostały dokładnie oparte i opracowane na dokumentach z IPN-u, ze Studium Polski Podziemnej, z Muzeum Auschwitz, z Instytutu Sikorskiego, z listów Pileckiego oraz z rozmów z tymi ludźmi, których on znał. I mimo moich prób niestety nie udało mi się zostać konsultantem filmu o Witoldzie Pileckim w innych moich programach, jak i we wpisie na Twitterze więcej na ten temat mówię. Tak jak powiedziałam, zrobię wkrótce osobny program o Cyrankiewiczu. To był jeden z głównych wątków tego filmu. Niestety historia tam pokazana w większości jest zupełnie zmyślona, a przecież historia Witolda Pileckiego jest oparta o tak wielu rzeczywistych wydarzeniach, że nie trzeba było tak naprawdę nic wymyślać. Sama byłaby fascynująca. I o tym sporze dzisiaj będzie i o tym dzisiaj będzie, jak Pilecki został zaprezentowany. Czy jego wizerunek został wypaczony, jak twierdzi Leszek Wosiewicz. Mam przed sobą zarzuty pana Leszka Wosiewicza wobec tego drugiego reżysera, które sobie omówimy. Postaram się tutaj być jak najbardziej jednak obiektywna, nie będę z góry tutaj na nie. A za jakiś czas odkłamiemy historię, ale wcześniej jednak, no takie zwyczajne, wiadomo, moje wrażenia po wyjściu z kina i podczas oglądania seansu. Nie mówiąc już o tych przekłamaniach historycznych mniejszych i większych. Przekłamania dzielą się na takie większe, gdzie świadomie coś wymyślono zamiast napisać, jak jest w dokumentach, jaka jest prawda. I takie różne niedociągnięcia, czyli chociażby brak takiego rozeznania, jak wyglądała cela więzienia Mokotowskiego, gdyż w jednym momencie widzimy, tak jakby Pilecki był w pojedynczej celi, w drugim, tak jakby było wiele osób w tej celi, jakby ta cela była duża. Cela była mała, co możecie teraz na zdjęciu zobaczyć. I w takiej celi było no około nawet 5 osób, więc te silniki były na podłodze, bardzo byli ci ludzie stłoczeni. Był też w tej celi agent celny, który miał przekazywać, co się w tej celi dzieje. Ten wątek no również nie został w filmie pokazany. I takie niedociągnięcia, jak na przykład dwie kobiety, Eleonora Ostrowska i Maria Pilecka. Maria Pilecka, siostra Witolda Pileckiego, Eleonora Ostrowska, szwagierka, czyli siostra Marii
Pileckiej. W pewnym momencie jest tam w filmie powiedziane, że jest to kuzynka. No ale to już od czegoś takiego warto by wymagać, żeby takie detale były znane. Jednak czy to siostra, czy to kuzynka, no warto, żeby tutaj autor dobrze to opisał, to jednak nie wpływa na odbiór taki błąd Pileckiego jako postaci, jako jego wizerunku. I porozmawiamy o błędach, które na wypaczenie tego wizerunku wpływają. To, co też mnie tak oburzyło, oprócz tych błędów, o których powiem, to, że po prostu nie rozumiem, jak z takiej fascynującej historii, która sama aż się prosi o film w stylu hollywoodzkim, który buduje napięcie, który jest pełny emocji, jak można zrobić coś aż tak nudnego. No to wychodzi poza wszelką skalę i czy to jest związane również z tym, że była zmiana reżysera, że było dwóch różnych reżyserów, czy ze scenariuszem, który nie spełnił jakichś takich kryteriów sztuki filmowej, jeśli chodzi o jakieś w ogóle budowanie napięcia. Tutaj w tym filmie nie ma żadnego napięcia, nie ma takiego pozwolenia sobie na to, żebyśmy się zżyli z głównymi bohaterami, żebyśmy z nimi współodczuwali. Jest dużo różnych scen pomontowanych i starsi ludzie, akurat na tym seansie, na którym ja byłam, było dużo osób starszych, dużo emerytów i jeden z tych właśnie emerytów pytał się swojego chyba syna, co tutaj się tak naprawdę dzieje, bo montaż był tak zrobiony, że on właściwie nie nadążał. I oczywiście ja nie mówię, że tutaj film ma być od początku do końca. Warto się bawić takimi tutaj rozwiązaniami, że najpierw mamy scenę aresztowania, a potem w tej retrospekcji przechodzimy do tego, co było wcześniej. Niestety nie została pokazana nawet w jednej scenie sama młodość Pileckiego, to skąd pochodzi, jego też takie te lata na Wilnie w czasie harcerstwa i tak dalej. Więc jedyne sceny, do których się wracamy, to gdy był już mężem i ojcem w Sukurczach. No to nie jest błąd, tak sobie to tutaj obrali. Jednak w taki sposób zostało to zrobione i zmontowane, że gdybym ja nie znała dokładnie historii Witolda Pileckiego i dobrze się w niej nie obracała, to w wielu wątkach nie wiedziałabym, o co chodzi. Wiele wątków, nawet ciekawych, których się nie spodziewałam, zostało ruszonych, jak na przykład sama postać doktora Deringa, która chyba w innych filmach o Pileckim jakoś się nie pojawiała, czy też postać księdza Czajkowskiego. Jednak tak są te postacie szybko właściwie pokazane, bez większego tła. Inne ważne, tak jak na przykład postać Tadeusza Pietrzykowskiego, nie zostały z jakiegoś powodu wybrane, więc to jest ciekawe, w filmie o Tadeuszu Pietrzykowskim brak Pileckiego, w filmie o Pileckim brak Tadeusza Pietrzykowskiego. Przecież oni się w Auschwitz przyjaźnili, przecież warto byłoby jakoś ich razem pokazać. Więc brak tutaj, mimo różnych scen rzeczywiście autentycznie pokazujących męczeństwo Polaków podczas II wojny światowej, to mamy scenę, ale nie ma takiego filmowego klimatu, który by widza, zwłaszcza z zagranicy, widza, który nie jest Polakiem, zmusił do jakiejś refleksji, zmusił do jakiegoś sympatyzowania i współczucia z głównym bohaterem. Mimo tych brutalnych scen jakoś nie zostało zbudowane napięcie. O tych swoich uwagach i przemyśleniach jeszcze powiem. Na razie chciałabym prześledzić jeden po drugim zarzuty pana Leszka Wosiewicza wobec Krzysztofa Łukasiewicza. Staram się być obiektywna i nie wiem, na jakim momencie te zarzuty powstały. Tutaj chyba to był list, z tego co czytam, z marca 2022 roku do Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, gdzie Leszek Wosiewicz skarżył się, że nie uwzględniono zgłoszonych przez niego poprawek filmu. Nie wiem, czy w międzyczasie niektóre z nich uwzględniono, czy nie. W każdym razie pierwsza uwaga była taka, że Pilecki
Rzekomo w tym filmie dobrowolnie oddał się w ręce stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa, by zaproponować funkcjonariuszom UB współpracę i bez przymusu wydać swoich współpracowników. Takiego czegoś nie ma, żeby proponował funkcjonariuszom UB współpracę. I mamy te sceny śledztwa, gdzie on na początku zaczyna mówić, ale co prawda tutaj w tej fabule filmu to mówi tylko o tych, którzy i tak zostali aresztowani, więc nawet się śledczy tutaj denerwują, że nie chce im nic nowego powiedzieć, więc nie jest tutaj aż w tak źle, aż w tak złym świetle przedstawiony. Tutaj nie jest to dokładnie jednak tak, jak było w rzeczywistości. Oprócz tego, że Pilecki został aresztowany i dużo ludzi z jego grupy wpadło archiwum, które się znajdowało u Marii Szelongowskiej, dlatego również dlatego, że cała grupa była już tak naprawdę od dłuższego czasu aresztowana. Funkcjonariusze mieli właściwie już komplet informacji dotyczących Pileckiego. I tak naprawdę nie jest tak, jak w niejednej publikacji się takie oszczerstwo pojawia, że Pilecki kogoś wsypał. I rzeczywiście jemu zależało na tym, żeby tych ludzi, którzy jeszcze nie zostali aresztowani, przed tym aresztowaniem uchronić. I w jednym przypadku tak się udało, co opisuje w swojej książce. Drugi zarzut jest już jak najbardziej ważny. Nie zostało to w filmie w żaden sposób zmienione. Pilecki w pewnej scenie zostaje w filmie pokazany jako osoba moralnie dwuznaczna, który podczas II wojny światowej w tajnej armii polskiej nakazuje likwidację Kapusia bez sądu. I doktor Dering jest tym faktem wstrząśnięty, jak można było człowieka zabić bez sądu. Ta scena, drodzy Państwo, jest całkowicie zmyślona. Niczego takiego nie było. I tutaj mamy scenę zmyśloną, która jednak rzutuje w wizerunek bohatera. Więc tutaj jak najbardziej zgadzam się z panem Wosiewiczem, że ta scena powinna zostać usunięta, gdyż nie jest to scena, gdzie jest jakiś taki niezobowiązujący dialog z fikcyjną postacią, żeby tutaj ubarwić nam film. Jest to scena, która de facto nic nie wnosi ciekawego do filmu, a rzutuje na to, w jaki sposób Pilecki może być odbierany w Polsce i za granicą. Nie było takiej sytuacji, żeby on bez sądu kogoś zlikwidował. Nie została taka sytuacja nigdzie przekazana czy też opisana. I co ciekawe, w wyniku jego meldunku, więc tutaj po meldunku i po wykonaniu wyroku śmierci przez podziemie, został zlikwidowany żydowski szmalcownik, który nachodził panią Barbarę Neverli. Przeczytam tutaj fragment książki. I ciekawe, dlaczego ta scena do filmu nie weszła, dlaczego nie weszło to do scenariuszu. Pilecki pomógł Żydówce Barbarze Neverli, żonie znanego pisarza Igora Neverlego, która ukrywała się u polskich rodzin. Została wypatrzona przez jednego z Żydów szmalcowników, którzy wydawali swych współbraci w ręce gestapo. Szmalcownik szantażował panią Neverli i żądał od niej pieniędzy. W końcu kobieta nie miała mu już czym zapłacić i opowiedziała o swoim kłopocie pani, która prowadziła stołówkę na Żoliborzu. Pilecki, który akurat jadł w tej stołówce, wręczył pani Neverli pieniądze i obiecał, że to będzie ostatnia rata dla szmalcownika. W wyniku meldunku Pileckiego szmalcownik został zlikwidowany przez polskie podziemie. To jest fragment mojej książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. To wydarzenie zostało również opisane przez Włocha Patriceliego w jego książce Ochotnik. Więc tutaj jest ciekawe, że akurat Włoch w lepszym świetle potrafi Pileckiego przedstawić i te wydarzenia konkretnie opisać niż film wyprodukowany za pieniądze polskiego podatnika. Trzecia rzecz, również bardzo rzutująca na dobry wizerunek Pileckiego,
To jest scena, w której Pilecki obwinia się, że przez niego Władysław Surmacki i doktor Dering zostali w łapance aresztowani i potem wysłani do Auschwitz. On mówi, że oni na niego czekali, a on się spóźnił na spotkanie, więc oni na niego czekali i czekając w międzyczasie była łapanka i zostali aresztowani, więc gdyby Pilecki był o czasie, to pewnie by sobie gdzieś poszli, nie staliby w tym miejscu, gdzie na niego czekali i do aresztowania by nie doszło. I tutaj znowu widać, że scenarzysta nie odrobił lekcji, nie przyjął jakichś tutaj pewnych konsultacji, chociażby w tej mojej książce Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Jedna rzecz, która się pojawia w różnych relacjach i rodziny i wszystkich, którzy go znali, to że Pilecki był do bólu punktualny, że nigdy się nie spóźniał. Głównie mi to mówił jego syn, pan Andrzej Pilecki, i też właśnie miałam sama wyrzuty sumienia, bo kiedyś, gdy do pana Andrzeja Pileckiego byłam umówiona, to źle sobie obliczyłam, ile w Warszawie mi zajmie dojechanie do jego mieszkania i trochę się spóźniłam. No i też tutaj znowu dostałam reprymendę i weszliśmy na tą rozmowę, że Pilecki nigdy się nie spóźniał i takiej sytuacji nie było. Zostali rzeczywiście oni aresztowani, rzeczywiście trafili przed Pileckim do Auschwitz, ale nie było takiej sytuacji, żeby to była wina Pileckiego, więc po raz kolejny z nie wiadomo jakiego powodu zostaje on przedstawiony w negatywnym świetle. Kolejny zarzut przedstawiony przez pana Wosiewicza, że rzekomo Pilecki był tam pokazany jako ktoś, kto nie jest ochotnikiem do Auschwitz, lecz wybrał się tam na rozkaz i pod szantażem w związku z odpowiedzialnością za dostanie się do obozu jego współpracowników. No to właściwie dopiero jak to czytam, bo jeśli się to ogląda w ten sposób, to zostało zmontowane i tak to szybko jakby tam niektóre sceny się dłużyły, niektóre tak jakby szybko przewijały, że jakoś ja tego nie zarejestrowałam, że on tam został ze względu na odpowiedzialność, że przez niego tamci zostali aresztowani, zesłany. Ale być może rzeczywiście coś takiego się pojawiło i czuł się zobowiązany, ale chyba też się gdzieś tam pojawia w słowach Marii Pileckiej, że poszedłeś tam na ochotnika. Też nie było wyraźnie powiedziane, że to jest rozkaz, tylko że prośba. Wiadomo, że gdy to powiedział Eleonorze Ostrowskiej, że rozkaz wykonałem, więc rzeczywiście był to... Była ta scena rzeczywista, w której major Włodarkiewicz mówi, że nie wyobraża sobie drugiego człowieka, który mógłby to zrobić, który by się mógł udać do Auschwitz, i Pilecki przyjął to wezwanie, więc to była taka propozycja, którą on przyjął, rodzaj rozkazu, którego oczywiście mógł nie wykonać i nic by się nie stało, gdyż nikomu nie można takiego samobójczego rozkazu po prostu aż tak narzucić. Ale rzeczywiście, dopiero teraz jak to czytam, się tak zastanawiam, to może w związku z tą nieprawdziwą wcześniejszą sceną jakaś tutaj jest dziwna narracja budująca na jakimś szantażu emocjonalnym, i to rzeczywiście jeszcze nam obniża w ogóle tą jego rangę. Nie było w rzeczywistości nic takiego, że on miałby być odpowiedzialny za aresztowanie jego kolegów. I jak najbardziej bez takiego obciążenia, rozważając to wszystko, z własnej woli na ochotnika do Auschwitz się zgłosił. W jednym miejscu pisze, że wcześniej miał inną okazję już do łapanki, ale jeszcze się tak trochę bał, się nie zdecydował, i potem ten moment, kiedy z mieszkania Eleonory Ostrowskiej rzeczywiście został aresztowany. Kolejny zarzut, czytam słowa pana Wosiewicza, że Pilecki został zdradzony przez żonę Marię, sugerującą, że ukrył swoje raporty na temat Cyrankiewicza w Auschwitz, co w spis przyczyniło się do wzmożonych tortur na nim. No te całe sceny są absurdalne, ponieważ po pierwsze pani Maria Pilecka nie szła w ogóle do Cyrankiewicza.
nie miała w ogóle z nim kontaktu. Ona, podobnie jak inne żony, co było standardową procedurą, napisała list z prośbą o ułaskawienie do Bieruta. Do Cyrankiewicza wstawiać się za Pileckim szedł pan Tomasz Serafiński, ten prawdziwy, ten, na którego dokumentach Pilecki był w Auschwitz, wraz ze swoją żoną. Dlaczego oni poszli do Cyrankiewicza? Otóż ich rodziny, ich rodzice znali się z rodzicami Cyrankiewicza. Jeszcze nie wiedząc, jak te losy się potoczą, mieli już dużo wcześniej wspólne biznesy i znali już Serafińscy Cyrankiewicza jako jeszcze młodego chłopca. Ale to tutaj jest tyle ciekawych historii wokół tego, że wątek Cyrankiewicza opowiem Wam w kolejnym programie. Tak więc subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek, jeśli chcecie dostać powiadomienie na ten temat. Szóste. Nieprawdziwa tutaj rzecz wymieniona przez Wosiewicza, że nie zginął sowiecką metodą odstrzału w tył głowy, lecz kulturalnie dzięki żonie, która ponoć przekupiła kata Śmietańskiego, by ten tak właśnie go zabił. Jest kończąca scena, że właśnie jest zastrzelony, ale patrząc na swojego kata, a nie tyłem. Chociaż rzeczywiście skomentujcie, czy wy się w tym połapaliście, bo film jest tak, moim zdaniem, kiepsko zmontowany i ta narracja przeprowadzona, żeby zwykłego człowieka logicznie nakierować na to, co się dzieje, że gdybym nie przeczytała tutaj tego tutaj pisma pana Wosiewicza, to ja bym w ogóle nawet nie wiedziała, że został tak zastrzelony w wyniku tego, że ta żona komuś przekazała chyba bodajże biżuterię. Trzeba by było chyba być, nie wiem, jak skupionym, żeby te różne rzeczy wyłapać, że tutaj w tym chodzi po prostu o to. Dużo jest takich scen, że gdybym ja nie wiedziała na przykład w księdzu Czajkowskim, o co chodzi w sprawie, to bym nie rozumiała akurat tego wątku. Rzeczywiście ten jeden starszy pan co chwilę się pytał, o co tutaj chodzi, gdzie jesteśmy, czy to już jest powstanie warszawskie, czy co się dzieje, więc chyba nie było czegoś takiego, żeby ten film zrobić dla zwykłego widza. I skoro Polacy, którzy byli na tym filmie, nie potrafią się połapać, co tutaj się dzieje, to ja wątpię, żeby jacyś Amerykanie, Anglicy i tak dalej się połapali. I chociaż mimo tego małego budżetu, bo chyba z naszych pieniędzy z Wytwórni Filmów Fabularnych, z Instytutu Sztuki Filmowej poszedł na niego 1 000 000 z wcześniej wnioskowanych 6 000 000, być może były jeszcze jakieś inne dodatkowe źródła, ale głównie też z państwowych instytucji, to mimo to, że w miarę były ładne niektóre zdjęcia. Tutaj szczególnie też dużo scen z obozu Auschwitz realistycznie zostało pokazanych. To jednak rzeczywiście jakieś zaniedbanie, czy to na gruncie montażu, czy scenariusza, że jakoś bardzo przypadkowo wydaje się, że ta jedna scena się kończyła, a druga zaczynała, że nie było jakiegoś tutaj logicznego wynikania w niektórych miejscach. Sama ta sprawa Cyrankiewicza, jakoś niby ona ma budzić to napięcie, a na końcu tak za bardzo nic się nie okazuje, nawet jeśli przyjmiemy, że jest to ta sprawa wymyślona. Kolejny zarzut, z którym osobiście tutaj się nie do końca zgadzam, idąc na film, myślałam, że to będzie gorzej wszystko pokazane i naprawdę się obawiałam. Na dodatek pił wódkę, palił papieroszcy, używał rynsztokowego języka, miał lekceważący stosunek do przełożonych w armii, pokpiwał z hymnu narodowego, co drastycznie kłóci się z prawdziwą postawą rotmistrza jako rdzennego harcerza. Nie załapałam, jeśli załapaliście, to mi napiszcie, gdzie była taka scena, że pokpiwał z hymnu narodowego, nie załapałam. Lekceważący stosunek do przełożonych. A taki był ten moment, gdy z Włodarkiewiczem tworzą tajną armię polską i Pilecki się trochę naśmiewa z nazwy, że jest pompatyczna, ale no, też nie było jakoś, moim zdaniem, to bardzo widoczne, żeby miał jakiś lekceważący stosunek.
rynsztokowy język, no, chyba raz czy dwa zdarzyło mu się przekląć. Nie było to tak rażące jak chociażby w filmie Historia Roya z tym piciem i paleniem. Też aż tak rażące to nie było i nie jest tak, że wcale nie była tam pokazana religijność Pileckiego, bo była pokazana poprzez taki krzyżyk, który nosił, czy poprzez nawiązanie do książki o naśladowaniu Chrystusa, więc jego wiara kilka razy została podkreślona, ale co z tego, jeśli mieliśmy wcześniejsze zmyślone sytuacje, o których mówię, które go pokazują etycznie nie jako człowieka czystego, jeśli w jakichś sytuacjach on nagle ma wyrzuty sumienia, a jeśli wiemy, to wiara Pileckiego raczej była w czynach, a nie w słowach. I te czyny za nim przemawiały. I tutaj, jeśli chodzi o ten siódmy zarzut, to tutaj aż tak mnie to nie uraziło, ale co mnie uderzyło, że Pilecki w tym filmie nie jest przedstawiony jako bohater, że nie ma tych cech, które ja zawarłam właśnie w tej książce Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Jeśli mamy scenę z Pileckim w Auschwitz, to on przez większość tam się snuje, zachowuje się niemrawo, jest schorowany, niczym ci więźniowie muzułmanie, co prawda coś tam notuje, jakieś raporty. Jeśli też jest mowa o działaniach jego organizacji w Auschwitz, to raczej jakieś właśnie wykradanie żywności dla współwięźniów lub tutaj tę działalność szpitalna z doktorem Deringiem, a nie ma powiedziane, że oni praktycznie mieli taką moc w tej organizacji w Auschwitz, że mogliby tak naprawdę opanować cały obóz, mogliby zrobić powstanie, gdyby nie to, że nie było z Armii Krajowej takiego tak naprawdę tutaj impulsu do tego i że to było zbyt ryzykowne. Nawet jeden z kapo, który też niestety nie jest w filmie pokazany, Johann Lehenich, pod wpływem organizacji Pileckiego później się przyłączył do Polaków, z inną grupą Polaków uciekł, dostał nawet virtuti militari, walcząc jako Niemiec w Armii Krajowej po stronie polskiej i spotkał Pileckiego we Włoszech i był jego kurierem, to on go przywiózł do Polski. I tutaj takie tyle ciekawych wątków, żeby tego Johanna Lehenicha wprowadzić do filmu, aż by się prosiło. Niestety zabrakło. No być może byłby to już kolejny wątek, a to był taki ciekawy wątek, którego nie trzeba by tak było bardzo wyjaśniać, jak tego wątku doktora Deringa, o którym też może nagram program, a wątek Johanna Lehenicha na pewno by ten film ożywił, też by trochę wzbudził i humoru, i napięcia, jakieś by tu były emocje. Nie ma emocji w tym filmie, nie ma pokazanego, jak on w Auschwitz, pomimo tego wszystkiego, zachowuje heroizm, czyli nie ma pokazanego na przykład tego, jak mógłby, pracując w tak zwanej Kanadzie przy sortowaniu walizek z transportów, przywłaszczyć sobie jakieś złoto, a na to się nie decyduje. Nie było pokazanej sceny, gdzie on, mimo że właśnie jest chory i było odszawianie na apelu, daje swój płaszcz współwięźniowi, który jest również chory, więc nie było pokazanej tej jego heroicznej miłości bliźniego w Auschwitz. To, co ja przedstawiam w książce i to, co wszyscy, którzy go znali, mówili, że on cały czas bezinteresownie innym pomagał. Ta jego ucieczka z Auschwitz też jest tak przedstawiona, no bo uciekł, nie ma tutaj żadnego napięcia, nie ma tak naprawdę całego tego heroizmu dobrowolnego udania się do Auschwitz, tej pracy tam, jak i ucieczki. I co ciekawe, chociaż jest wspomniane, że Pilecki przed wojną działał wywiadowczo, był dwójkarzem w tak zwanym drugim oddziale Wojska Polskiego, to nie padła ta informacja, którą ja bym chciała, jeśli bym konsultowała scenariusz, przekazać, wokół której budować również napięcie, czyli historię jego awansów wojskowych, to, że on już przed wojną, działając wywiadowczo, pod przybranym nazwiskiem awansował do stopnia kapitana i na wojnę wyrusza jako podporucznik, gdyż nie może nikomu mówić, że jest kapitanem. Po wyjściu z Auschwitz dowiaduje się, że został awansowany i został rotmistrzem, gdyż na wojnę on wyrusza jako kawalerzysta, ale rotmistrz to był w kawalerii
odpowiednik kapitana, więc tak naprawdę za te wszystkie swoje wojenne działania, jakże heroiczne, dostał stopień o tej samej randze, który już posiadał przed wojną. I później w liście do generała Pełczyńskiego on napisał, no to wreszcie sam siebie dopędziłem, ale wszystko jest w porządku, przecież przed wojną nie pracowałem dla swojego nazwiska. To też wskazuje na jego wielką skromność. Do tych zarzutów, które negatywnie wpływają na wizerunek rotmistrza Pileckiego, dodałabym jeszcze jeden, o którym pan Wosiewicz nie wspomniał, a który warto omówić. Otóż, gdy mamy do czynienia z ucieczką z Auschwitz, jest wcześniej, przed samą ucieczką, informacja, że za ucieczkę jednego więźnia Niemcy mordowali 10. I potem mamy ucieczkę Pileckiego, co widza może zostawić z domniemaniem, że skoro Pilecki uciekł, no tam jeszcze z dwoma kolegami, no to czy za każdego uciekłego uciekiniera Niemcy nie zamordowali 10 Polaków? Czy tak nie było? I nie jest ta kwestia wyjaśniona. Wystarczyłoby, jeśli też ta scena cała w Auschwitz jest w dużej mierze oparta na cytatach z raportu, przytoczyć fragment, w którym Pilecki i przytoczyć w ogóle scenę, gdy święty Maksymilian Kolbe oddał życie za współwięźnia. Pilecki mówi, że po tym wydarzeniu cała jego organizacja, znaczy on zarządził, negatywne ustosunkowanie się do ucieczek, więc on tak naprawdę ludziom, którzy byli w jego strukturach, zabronił ucieczki i dlatego też wcześniej nie uciekał, gdyż mogło się to wiązać ze śmiercią innych. Dopiero gdy już trochę się zmieniło, też dzięki między innymi jego raportom, i Niemcy już się obawiali poniesienie odpowiedzialności, więc tutaj już w późniejszym tym czasie niektóre warunki trochę się poprawiły, co Pilecki notuje, i między innymi już za ucieczkę jednego nie karano tych dziesięciu, już ta kara nie wchodziła w życie, wtedy dopiero Pilecki decyduje się na ucieczkę. Też tam jest powiedziane, że inny słuchacz mu mówi, że teraz powinieneś uciekać, a nie ma tego dialogu, gdzie właśnie Pilecki mówi jednemu z towarzyszy, że już teraz jest czas na niego, żeby wyjść stąd. Na co słyszy, czy można sobie po prostu tak wchodzić do Auschwitz i wychodzić, a Pilecki mówi przekonany, można, i jeszcze potem pisze, przede wszystkim byłem wierzącym i wierzyłem, że jak Bóg zechce pomóc, to wyjdę na pewno, i tutaj ta jego taka heroiczna wiara w Boga. Zupełnie, drodzy Państwo, będziecie mieć inny obraz Pileckiego, jeśli przeczytacie moją książkę Duchowość i charakter Witolda Pileckiego, a zupełnie inny, gdy obejrzycie ten film, raport Pileckiego, który został nam przedstawiony, a moja książka opiera się na źródłach, tam wszędzie mamy przypisy. Dlatego jest to bardzo przykre, że w takim świetle Witold Pilecki został przedstawiony. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia zamiast upamiętnienia bohatera z chęcią przedstawienia go w złym świetle, bo tutaj można mówić jedynie o złośliwości. Dlaczego wymyślać nieprawdziwe sceny, które miałyby go w złym świetle przedstawić? Bo można, jakby ktoś już tam bardzo chciał, wymyślić jakąś scenę, która by była neutralna. Moja książka, również dostępna, o siostrze Izabeli, jest oparta w 90% na prawdziwych wydarzeniach i są dwie albo trzy sceny zmyślone, prawdopodobne, które mogły mieć miejsce, ale nigdzie o nich nie było w dokumentach, więc wymyślam jakąś rozmowę z pielęgniarką, która nie wiem, czy istniała, jakaś tutaj dziewczynka mała w Krakowie, która przychodzi do mamy i do cioci siostry Izabeli uczyć się gry na pianinie. Wiemy, że ta ciocia uczyła gry na pianinie, więc pewnie takie dziewczynki przychodziły, więc tutaj mamy trochę dialogu zmyślonego, który w żaden sposób nie rzutuje na to, jak my głównego bohatera czy innych bohaterów odbieramy. A tutaj jest jawne takie przekłamanie w kilku kwestiach, które powiedziałam, które rzutuje na wizerunek
Pileckiego. Dlatego mimo, że kilku rzeczy nie dostrzegłam, chcę tutaj być obiektywna, albo aż tak mnie nie raziły, a inne dodałam od siebie, to rzeczywiście jest to przykre, że taki film znowu za nasze pieniądze powstał, gdzie jednak Pilecki jest pokazany w świetle nieprzychylnym. A poza tym obawiam się, że film jest tak nudny, że nie wiem, czy kogokolwiek zachęci do tego, żeby dowiadywać się czegoś więcej o Pileckim. Jest tak nudny, tak pozbawiony emocji, jakiejś wciągającej fabuły. Ja po prostu podczas tego filmu tylko sobie też już nawet robiłam notatki, żeby wiedzieć, na czym się skupić, omawiając to, ale nie było tam tak naprawdę nic, no może oprócz początku, który jakoś się zapowiadał, co by mnie jako widza wciągnęło. Dla porównania, ponad rok temu w jednej ze szkół imienia rotmistrza Pileckiego, pani Olszówka, też z nią robiłam wywiad, zrobiła wraz z uczniami teatr o rotmistrzu Pileckim na miarę takich możliwości, jakie można z uczniami gdzieś tam na święto patrona szkoły zrobić. Mieli wspaniałe stroje i tak był ten scenariusz napisany, że ja się nie spodziewałam, że to będzie takie pasjonujące. To się po prostu tak oglądało. To był teatr zrobiony przez dzieci. I tak jak mówię, ten film wcześniejszy, Pilecki, gdzie w roli głównej grał Marcin Kwaśny, chociaż to był taki dokument fabularyzowany, bo oczywiście również zabrakło pieniędzy, żeby to zrobić w jakimś wysokim budżecie. Pan Kwaśny zbierał tutaj oddolnie pieniądze na ten film. On był w roli Pileckiego, o wiele bardziej moim zdaniem przypominał i pasował do tej roli niż Przemysław Wyszyński, który tutaj gra Pileckiego, nie jest moim zdaniem wcale podobny. Więc jakoś więcej emocji i takiego pozytywnego ducha ten film miał, bo to, co jest najgorsze, że tutaj nie widzimy tego pozytywu Pileckiego, nie widzimy jego bohaterstwa, nie widzimy jakichś jego heroicznych czynów, tak jakby ktoś się tego bał, jakby ktoś chciał, żebyśmy jako Polacy musieli się znowu wstydzić. Zanim przejdę do kolejnych odcinków, to jeszcze na zakończenie tego warto dodać, że chociaż mamy na początku dwóch tych oprawców Pileckiego, notabene również sceny przesłuchania, później stają się brutalne, ale pierwsze kilka scen jest bardzo łagodnych. Zapewne tak nie było, bo jeśli czytamy różne relacje, to od początku było ostro, było bicie. Tutaj te pierwsze sceny są bardzo łagodne, dopiero potem mamy brutalne przesłuchania. Również realia więzienia Mokotowskiego były takie, że więźnia sadzano czasami na sedesie. Te przesłuchania były w takiej po prostu więziennej celi, gdzie był stolik, było właśnie krzesło, był ten taboret, ale też z boku był ten taki sedes, więc ogólnie mroczniejsze było to miejsce przesłuchań niż na filmie. Przesłuchujący pokazani w filmie Chimczak Eugeniusz był Ukraińcem. Oczywiście w filmie nie zostało to powiedziane. No i główny prowadzący śledztwo Józef Różański, Goldberg, znany jako również Jacek Różański bądź też Józef Goldberg. Odsyłam do mojej książki Niezłomna zakonnica, gdzie opisuję dokładnie jego psychikę i o co chodzi z tym nazwiskiem. To był Żyd. To również nie jest powiedziane, więc znowu jeśli ten film pójdzie na zachód, pójdzie do innych krajów, no to będzie wrażenie, że w tym więzieniu mokotowskim Polaków tak naprawdę torturowali Polacy po to, żeby przekazać Sowietom jakieś informacje na temat Cyrankiewicza. A z tym całym Cyrankiewiczem to już temat na osobny program. Dziękuję Wam za uwagę. I tak jak mówię, jeśli myślicie, że to, co robię, jest ważne dla odkłamania tej postaci, jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, ten kanał działa całkiem niezależnie. Ja nie mam żadnych tutaj funduszy z jakichś rządowych programów. Linki do wsparcia, jak i do zrzutki na studio, które też tutaj oddolnie rozwijamy na Górnym Śląsku, jest w opisie programu. W tym studiu działają również takie kanały jak Alter Historia, Metapolityka,
Tematyka Śląska Telewizja też się tutaj nagrywa, więc tutaj staramy się ożywić działalność na Górnym Śląsku. Wsparcie kanału, wszystkie linki znajdziecie w opisie, jak i również formą wsparcia, drodzy widzowie, będzie zakup tych dwóch książek. Kupujcie je również na prezent, przekazujcie je, ponieważ trzeba odkłamać to, co ten film zakłamał. No i może dla kogoś mimo wszystko stanie się to motywacją, żeby prześledzić, jak to było z tym Pileckim naprawdę. Serdecznie Wam dziękuję. Kim był rotmistrz Witold Pilecki? Co motywowało ochotnika do Auschwitz? Zachęcam do zapoznania się z wyjątkowym audiobookiem, który powstał na podstawie książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Czyta Kamil Prabucki.